No dobrze, kontynuujmy sobie tutaj wszystko. Pewnie śmiesznie to będzie wyglądało, jak nie podzieliłem tego odcinka, no ale tak czasami bywa. Hazram, gdzie jest win? Win jesteś ukryta, więc możesz tutaj iść do przodu i zobaczyć, co gdzie w trawie piszczy. Znaczy, trawy tu nie ma, ale... Okej, okay, tam są. Tu już uaktywnijmy was, ale tu może jeszcze nie. Na styk. Czy ty jesteś w stanie wejść w jakiś ten? Nie, tu już się, że tak powiem, ten. Może zrobimy tak, bo jeszcze z tamtej strony może być jakaś grupa, kto to wie. Mark, ty możesz podejść na tą stronę w sumie. Najwyżej kogoś uaktywnisz. Nie uaktywniłeś. Hazram w zasadzie. Później dam cię tam na górę, ale na razie możesz iść tu. Ty jesteś tutaj. Ty w sumie tam już nie podejdziesz, ale gdzie mógłbyś podejść najdalej? Tu nie. Teoretycznie tutaj. A, jednak zahaczyliśmy ich. No dobra. Jest tylko dwóch, więc... Aha, jeszcze stąd nie widzisz. No to jest troszkę kiepskowo. Ty widzisz kogoś. W sumie to jest kodeks, to nie jest jakoś bardzo groźny ten. 55%. I ty chyba masz jeszcze... celownik holograficzny, więc to jest wcale niezły pomysł, żeby... go tam troszeczkę zacząć haratać. Hazram 40%, a błyskawiczne ręce 10 do 13. Tylko 40%, kurczę. Ciebie wolałbym już nie, chociaż będziesz miała jeszcze wejście w tryb ukrycia, szczerze mówiąc. 56, co takie słabe mamy, kurde, szanse na trafienie. Protokół wsparcia komu dać? Czy ktoś tutaj... może coś dostać? Ty. No mógłbym zrobić hak albo strzelanie w biegu. Strzelanie w biegu i tego tutaj wziąć z flanki. Może to jest dobry pomysł. Mam nadzieję tylko, że kogoś tu nie będzie za blisko do wybuchu. Miejmy taką nadzieję. Dobrze. Tego byłbym w stanie w sumie zdjąć, ale może tego zdejmijmy. Jeszcze nie? No to jest trochę kiepsko. Dobra, Wojtas, gdzie ty jesteś? Haha, niespodzianka. Aha, tylko że tu bym wolał na rozdarcie nie robić w sumie. Ale dobrze. Nie rozdarcie z pistoletu. 4 do 7 powinieneś go załatwić spokojnie. Dobra, nie wybuchnął. 40%. Kurka, nie jest to zbyt sensowne. Znaczy, jak trafisz, to on się może w sumie sklonuje. Błyskawicznych rąk na razie bym jeszcze nie tracił. 10 do 13. Nie chcę go klonować na razie. On rzuci bombę psioniczną i tyle. No. Tyle z tego będzie. Mam nadzieję, że rzuci bombę. No właśnie. Standardowa akcja kodeksa. No właśnie.
To będzie już poza zasięgiem. To będzie chyba poza zasięgiem. Aha, bo to jest Argos. Właśnie się dziwiłem. Do Hazrama mi chodziło bardziej. Dobra, będziesz stał tutaj na otwartym, trudno. Błyskawiczne ręce mnie nie interesują. Nie chcę darmowego przeładowania. Strzelaj z pistoletu, kurka. O rany, jak on daleko tam poszedł. No to trochę niefajnie. Bo teraz już będzie strzelał niestety. Teraz niestety będzie strzelał. Ty masz go na widelcu. 100% rozdarcie. A strzał z pistoletu słabiutko. Tylko jak ja tam kogoś uaktywnię, to co z tego, że uaktywnię? Uaktywnię to uaktywnię, no i trudno. Nie ma co się bawić. Ojej, jeszcze za Elerium. Dobra, teraz powinien się ten tutaj pojawić. Bum. Dobrze, dobrze, no spokojnie. Akurat może to nie było najszczęśliwsze, bo może tego kodeksa trzeba było zostawić, bo ty teraz kogoś będziesz tu strzelać. Ty masz parowanie, więc ciebie się nie boję. Ty masz w sumie... Jakie ona ma... Ujawnia ukryte, regeneruje, sojusznicze, w trobie warty, dyskretność. Ok. Możemy ją zamrozić. Co w sumie nie byłoby złym pomysłem. Nie wiem, czy ta mroźna bomba w ogóle na nią działa, tak szczerze mówiąc. Ale jeden ruch powinno jej to zabrać. To jest jeden ruch. Działko nawałnica 8 do 11, granat... 6 do 7. Co prawda stoimy troszeczkę na tym. Ty jesteś straszliwie daleko, ale może. Może jesteś w stanie się hakiem tutaj przerzucić. Podziękuj Wojtasowi, że cię tak przerzucił. Cięcie, bardzo dobrze. Teraz by się przydał akurat ten strzelanie w biegu. Dawaj. Dziesięć, bardzo dobrze. Gdzie to wykopaliśmy? No, gdzieś tam wykopaliśmy. Zaawansowana praca zespołowa. Jeszcze się zdziwisz. A, mogłem to działko na wałnicę, kurczę, stąd zrobić. Można by ją przemrozić. Albo 89%. Zastanówmy się. Win. Komu ty możesz dać? Pracę zespołową. Volt. Wzmocnienie. Zamiana. Jakie mamy tutaj opcje? Czy możemy tutaj strzelać w nią? Teoretycznie tak, a stąd? Stąd też. Zauważono wroga. Ona i tak widzi wroga, więc... Wypędzenie mamy, tylko... Hmm.
Trochę źle zrobiłem. A, czemu Argos jest nie ten? A, bo on się już ruszył. No właśnie, czyli mamy tak, bo mogłem troszkę zdjąć ten pancerz granatem, no ale wtedy bym tego nie, no, nie dał Sylwkowi tutaj przejścia. Strzelamy ile możemy. No dobra, trochę dostała. Jeszcze się pali. Jeszcze kurczę dostała. Wow. Do widzenia. Na chwilę oczywiście, do widzenia. Miękki spust, darmowa akcja, no proszę. Dobra, teraz musimy strzelać jak najszybciej w tego. No dobrze, spokojnie. Tygon, już słyszeliśmy to. Ładujemy w to coś, żeby jak najmniej się tutaj odtwarzała. Ty nas tego nie potrzebujesz, parowania, ale możesz podejść sobie bliżej gdzieś tutaj. A, no nie, taki się musiał tu pojawić. Przeszkadzajka. Czemu tam na górę? I tu ktoś drugi. Archon. Dobra, teraz trzeba to tak rozwiązać, żeby trochę tego, im szybciej to rozwalimy, tym lepiej. W sumie, jakby tego przemrozić, jakby się udało, możemy spróbować. To on powinien być wyeliminowany na tą turę. Bardzo dobrze. Ty musisz przeładować. Kogo możesz strzelać? Możesz w tamtego tylko strzelać. Dobra. Blaster. Jakby to zrobić? Strzał z karabinu. To jest chyba najlepsze, co można zrobić. Teraz tak, ty musisz przeładować. A i ty nikogo nie widzisz? Za lipa. Nie, widzisz, spokojnie. Tak, Archon 7 do 8. No trzeba by go wcześniej czy później trochę rozwalić. Jeszcze raz. Dobra, już wiem co robimy. Ty jesteś zamrożony, więc ciebie na razie się nie musimy tobą przejmować. Ty możesz sobie tutaj dziabnąć Archona. Mam nadzieję, że nie oddaję. Dobra. Win w zasadzie najlepiej by było jakby się... 8 do 14, 8 do 9, kurczę. Ty potrzebny jesteś gdzieś... tak, żebyś widział tego Archona nie bardzo.
Ale dobrze by było, żebyś był gdzieś bliżej. Jesteś za daleko zdecydowanie. Dziewięćdziesiąt jeden. Kto zrobić, kurczę? Praca zespołowa jest w tą stronę. Trochę ryzykownie, bo jak nie uda ci się Archona dziabnąć, to będzie kiepsko, ale szczerze mówiąc, ty musisz i tak przeładować. Możesz granata cisnąć w kogoś. Wiesz co, ty zrób tak. Zrobimy trochę tak w tym momencie. Nie będziemy ryzykować. Zakładam, że będę ci mógł dać dodatkową akcję. O, widzisz, pudło. No i to jest troszkę niefajnie. Bo to troszkę zmienia postać rzeczy. 100%. Jeszcze ciebie tu mamy, ale ciebie musimy wykorzystać w ten sposób. Co tu masz? Pojedynek, strzał. Błyskawiczne ręce w tamtego. To w następnej turze będzie łatwiej go ogarnąć. Strzelaj w to coś. Dobra. Teraz tak, mamy kogo? Mamy ciebie. Ciebie. Tu mamy 7 do 8. 8 do 10. 10 do 12. Więc zaryzykujemy trochę. Bo chcę jak najszybciej tego rozwalić, diabonga. Tu możemy zrobić trochę tak. Bardzo dobrze. Więc być może ten zadziała twój miecz odpowiednio. Możemy dać jeszcze protokół wsparcia, tylko pytanie komu. A nie, jak damy protokół wsparcia, to strzelimy? Strzelimy. Możemy tobie dać protokół jeszcze wsparcia, tak na wszelki wypadek. To jeszcze będziesz miał dodatkową ocenę zagrożenia. A my ładujemy w to coś. A, już wróciła. Czy wrócił. Nie wiem, co to za kobita czy facet. Właśnie, pudło, więc jeszcze powinien zadziałać tryb warty. Pudło, a nie zadziałał tryb warty, ciekawe. Dlaczego? No ale i tak się przydał, że tak powiem, ten cały. To i tak się przydało, o. Tak odpowiem na to wszystko. Dobra, teraz już nie możemy do tamtego, musimy się skupić na tobie. Gdzie ty tu jesteś? 60 masz już? Tak szybko się otworzyłeś? Grad pocisków. 9 do 11 na 100%, ok. Działko nawałnica, to by było chyba w sumie najlepiej, bo to chyba zrywa też ten. Więc dobrze, ty się bawisz działkiem nawałnicą.
Chociaż my mamy strzał łańcuchowy. Tylko 46% szans na trafienie, to jest trochę za słabo. Dobra, musimy tego załatwić. I musimy tego tutaj mistrzunia załatwić. Więc jest parę rzeczy do ogarnięcia. Pam, pam, pam. Ty i tak musisz przeładować, bo nie masz darmowego przeładowania. Więc na razie chyba nie będziesz w stanie tam nic zadziałać. Ok. Poro to, 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 to. Rzucimy sobie wabik. Można by zrobić tak rzeczywiście, rzucić wabik. Tylko nie wiem, czy na tego wabik działa. Może działa. Może działa, może nie działa. No nie wiem, jakby ten strzał łańcuchowy miał zadziałać, skoro ty jesteś w ogóle poza zasięgiem i nie masz tego, więc szczerze mówiąc. Tutaj go nie weźmiesz z flanki, kurczę, brakuje troszeczkę, bo tak to byłoby i z góry i z flanki, a tu? Tu też nie. Tu możesz go wziąć z flanki. Tu jest trochę bliżej. Dobra, zobaczmy, jak to wszystko wyjdzie. 81. Strzał łańcuchowy, 66% szans na trafienie. Może nie będziemy chciwi za bardzo. Ty co tutaj masz? Pojedynek byłby wcale nie głupi, ale masz też blaster. 7 do 10. 5 do 8. Jest szansa, że tego załatwisz. Nie, nie ma szans, żebyś tego załatwiła. Więc to i tak nam ten pojedynek nic nie daje. No chyba, że tak zrobimy, no to wtedy go załatwisz. Ty możesz komu dać? Tak, możesz dać. A zróbmy tak. Wojtas. Weź skończ tym gościem. Bo on tutaj jest jakby niepotrzebny. Impet. Jakby ci dać jeszcze jedną akcję. Jakby ci dać pracę zespołową, może jeszcze coś byłbyś w stanie zdziałać. A co możesz zrobić? 100% tego rozedrzeć. To też nie jest niezły pomysł. Możesz zrobić zamianę. Paradę masz. Aha, bo ty masz jeszcze ten wabik. Wzmocnienie. Wzmocnienie tylko do tego. Szczerze mówiąc, wolałbym ten wabik rzucić, ale... Blaster. 7 do 10. Ja wiem. Masz ten blaster, to weź go użyj, kurczę, już. 7, oczywiście. Blaster nie zrywa pancerza, niestety, to jest troszkę kiepskie. W tym sensie właśnie, że jakby zrywał, to by było dobrze. 81 albo grad pocisków, żeby mieć 100%. A myślę, że nie ma sensu. Strzał łańcuchowy, kurczę, trochę nie. Ale mam jeszcze działko na wałnicę, 8 do 11, a zwykły strzał 9 do 11. Dobra, dawaj. Nie trafiłeś, no nie. No właśnie, to troszkę zmienia postać rzeczy. Teraz tak, co my tu mamy do dyspozycji? Ty musisz przeładować. Więc póki co nic i tak nie zrobisz.
Jakie mamy opcje. Dobra, rzucaj ten wabik. Z tego względu, że... A nie, ty możesz rzucić wabik i jeszcze pewnie coś zrobić. Bo nie chcę, żeby nasi ludzie... Może to zwabi tamtego. A może nie. Nie wiem, czy wabik działa na niego. Ty w sumie możesz strzelić, no bo co masz do roboty lepszego? Możesz się gdzieś, nie wiem, schować tu na przykład. Ty w zasadzie nic nie możesz zrobić. Co najwyżej tryb warty, albo możesz w sumie wejść w cień. To nie, co prawda jesteś i tak widoczna przez niego, ale... Przynajmniej schodzisz z widoku innym. No i tym jeszcze masz szansę w sumie oddać jeden strzał. Więc jest szansa, żeby to zrobić. Protokół skanowania, zjawa. Protokół bojowy, to sobie zostawimy na koniec. Bardzo dobrze. O, regeneruje. Dobra, on będzie, ona będzie wsywała meki. Dwa. Dzień dobry. Warta, warta. Hak. Wabik cię zwabi, czy nie zwabi? Zauważono oskrzydlonego wroga. Dobrze. Znaczy, nie dobrze, no ale okej. Okay. No i co? Wybranie coś robi? Nie robi? Zdecyduj się, co robisz. A, wabik jednak nie zwabił jej. No dobra, no zaczynamy zabawę. Ty jesteś tutaj oślepiony? Nie jesteś oślepiony. I teraz się może w sumie ten pojedynek bardzo przydać. Szczerze mówiąc. Przydałby się, gdybyś widział kogoś. Kurka blaszka. Sylwek, co ty możesz zrobić? Podwójny atak. To mi nie bardzo pasuje. 54. Chciałbym tego załatwić. O, ale głupio zrobili. Co ty masz w ogóle? Zamiana. Chyba musimy jednak tą naszą bombkę wykorzystać albo działkę nawałnica. 8 do 11. 8 do 11. Ale żeście, kurczę, no. Zamrożenie. Dobra. Troszkę nas tu przyszpilili. Wabik był niepotrzebny zupełnie. Teraz widzisz przynajmniej ten. A czy jesteś w stanie podejść, żeby jeszcze tamtego zauważyć? Jesteś w stanie. No i teraz możemy się pojedynkować, ale jeszcze zanim się będziemy pojedynkować, to zobaczmy, co mamy do dyspozycji. Na razie tyle tylko, dobra. Jeszcze nie załatwiony? Pudło, to niedobrze. Jeszcze nie załatwieni. Kurczę, ileż te meki mają życia? Strasznie dużo. Czy możemy kogoś przechwycić? Czterdzieści pięć procent.
Strzelanie w biegu. Wiesz co? Ty, to mi tutaj. Podejdź troszkę bliżej, na górę. Kurczę, no ciebie najlepiej byłoby tu postawić. No ale tu by mi zależało, żeby tego troszkę jednak spróbować załatwić. I'm going. 86? Czemu, kurde? What the heck? Unik. Niech to kaczka kopnie, no. To jest niedobrze. To jest bardzo niedobrze. Ta zamiana się czasami przydaje. Wzmocnienie. Albo rozdarcie. O kurczę, rozdarcie jest niezłe. Właśnie o to chodziło. Obrażenia zadawane od templariuszy są większe. A, no właśnie o to chodzi. 73% szans, żeby tego trafić. Pudło. Jak tak będziecie strzelać... Dobra, zaryzykujemy. Ile to zadaje uszkodzeń? 9 na 11, więc teoretycznie jesteś, jak sobie się nie machniesz, no to by była szansa. Podwójny atak. Podwójny atak. 56% szans. Trochę słabo, szczerze mówiąc. Tak też mamy 56% szans. Dobra. Uda się, to się uda. Pudło. Dobra. Podwójne pudło. No to teraz ktoś niestety dostanie, ale trudno. Tylko se traf tym huraganem. No w mordę jeża. No to ciekawe. Ło, kurczę. Ciekawe, że sam swojego kolegę zbombardował. Dobra, informacje o wybrańcach. To akurat jest nam bardzo potrzebne. Tego się teraz boję, bo niestety ten będzie tutaj robił dużo problemów. No właśnie. Trzymaj się. Nietykalność. A, bo ty masz nietykalność. Ha. Możesz mi naskakać. Możesz mi naskakać. Parapapa. No to teraz trzeba go tutaj... Nie, no koleś, kurde, co ty tego nie widzisz? Teraz by się w sumie ten podwójny atak przydał. Aha, bo ty tu nie masz... ...100%. Teraz byłby podwójny atak bardzo fajny, no ale trudno. Pociski szpon. Rozdarcie. Dobra. A ciekaw jestem, czy teraz by zadziałał ten cały miecz na tego. Chociaż on ma jeszcze i tak 15 punktów życia, więc jeszcze trzeba go troszkę tutaj. 53% szans. Jeszcze by go trzeba było trafić. Kurde, jakie słabe szanse, no. Eee.
Jakbyś ty stąd poszedł. Bo mamy duże szanse, żeby go załatwić. Ty wyjdziesz tutaj? O właśnie, wyjdziesz na górę, o to chodziło. ...96% szans. Załatwiony? Kurde, jeszcze nie. Się zastanawiam w tym momencie, bo jak go załatwię, to żeby mieć troszkę strzałów tutaj. Nie będziemy mieć za wiele. Będziemy mieć tylko w zasadzie jeden strzał. Tego musimy zdjąć. Dobra. Bo nie wiem, czy ten huragan stali zadziała, szczerze mówiąc. A jeżeli nie zadziała, no to ktoś może dostać trochę. Pytanie, czy... No, ty masz... Kto ma najmniej punktów życia? 15... 19, 13, no ty masz w sumie mało. Szczerze mówiąc, można by tak podleczyć, to jest jedna sprawa. Zobaczymy, czy będzie działał ten huragan stali, czy nie. Dlatego, że jeżeli ja go teraz załatwię, to w zasadzie tylko jeden człowiek będzie mógł strzelać w tego, no, w to coś. A jeżeli on zginie w trakcie swojej tury, to może się nie pojawią jacyś inni wrogowie albo coś, ja wiem. Więc możemy to tak zrobić. Możemy dać protokół wsparcia. Argos powinien to przetrwać tobie. I zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ocena zagrożenia. Ty w sumie możesz zrobić tryb warty. Działa, tylko że niestety nie trafiłeś. O, wow, wow, Wojtas przez ciebie dostał, widzisz? Załatwiłeś go chyba? Nie, bo on się zregenerował trochę. A, on się zregenerował. No widzisz, Wojtas, dostałeś troszkę. Przez to, że sobie Sylwek nie trafił. Nie dość, że robisz zamiany miejsc z nim, to jeszcze takie numery się tutaj dzieją. Dobra, ty w zasadzie weź go rozstrzelaj całkowicie tutaj. Dobra. Ale teraz mamy więcej szans na zadanie uszkodzeń temu regeneratorowi. No właśnie. Wiemy, spokojnie. Nie panikuj. Więc teraz mamy tak. O, mógłbym przeładowanie zrobić. Win. Strzelaj. Bardzo dobrze. Ty nie widzisz tego? Widzisz. Jeszcze możesz kogoś podleczyć w sumie. Ale to i tak jest nieźle. Ładować w to. Czy ty jesteś w stanie przejść tak, żeby strzelić w to coś? Nie bardzo. A szkoda. Więc zrób przeładowanie. Chyba, że Wojta znowu się zamieni z tobą miejscami. A wiecie, to by było całkiem niezłe. Tylko tak. No bo co, możesz albo podejść? I ty zadasz uszkodzeń 4 do 7, a Sylwek zada dużo więcej.
11. Załatwione. A, jeszcze raz będziemy z nimi mieć do czynienia. Tylko że on teraz niestety będzie nas tutaj atakował. A nie, nie będzie atakował. To nie powinno się zdarzyć, ale się zdarzyło, więc... Dobra, koleś. Koniec z tobą. Całkowicie koniec z tobą. Mark, dawaj. Gdzie jest tam ten gość? Tu jest. Mam nadzieję, że nikt nie stoi tutaj z naszych. Strzel sobie z tej nałałnicy w końcu. Dobra, zerwanie, o to chodziło. Pam, 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 pam. Kto by się tutaj pobawił, że tak powiem, w ten ostateczny cios? Tutaj widziałem jakiś fajny strzał, taki flankowy. Feniks. A, Feniks to może nie. Dobra, Sylwek, dawaj. Pokaż mu, gdzie raki zimują. Pokazałeś. Wojtas dokończy. No dobra. O kurczę, 27. Wojtas, zadałeś ostateczny cios. Koniec. Do widzenia. Kolejny wybraniec pokonany. Haha. Ha. I nawet w sumie nie mieliśmy jakichś tutaj strat. Co? Jeszcze nie koniec? Nie, koniec. Już się wystraszyłem, że coś jeszcze się będzie działo. No dobrze. Godzina 29. To myślę, że będzie podzielony ten odcinek. Czy był z waszej perspektywy? Żegnamy. Żegnamy pana czy panią. Nie wiem, co to za płeć jest. O, tak karabin się przyda. Do widzenia. Bye bye. Operacja na Cnykiej. Aha, ranni żołnierze dwóch. Nie jest tak źle, nie jest tak źle. Dobra, nie będziemy się bawić w jakiś tutaj ten. Może być takie zdjęcie. Jestem zadowolony z tej przebiegu tej misji. Nawet tak długo nie trwało. Godzina 30, a ile się działo? Przeszliśmy jak burza, praktycznie rzecz biorąc. To został tylko jeden wybraniec, ale do niego jeszcze musimy jedną operację przeprowadzić, tą ruchu oporu, żeby uzyskać dostęp do twierdzy wybrańca. Sylwek najwięcej się tutaj widzę, że tak powiem, udzielał. Zobaczmy, czy jakieś promocje mamy. Lekko ranny, w szoku? Co ci się stało, Hazram? Nie mamy żadnych promocji, kiepsko. Mroczny Łoszpon Lanca. Bardzo fajnie. Sobie super przetestujemy. Potrzebuję odpoczynku, dobra. Będziesz odpoczywał teraz. Okej, okay, no to fajnie. To dziękuję wam wszystkim za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że misja się podobała. Dziękuję za polubienia, komentarze, subskrypcje. Trzymajcie się, cześć.